Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale Łukasz Stelmach 2 i muszę wam powiedzieć, że czasami kompletnie nie rozumiem ludzi i kompletnie nie kumam ich sposobu myślenia i na czym to polega i tak dalej. Próbuję zrozumieć i dlatego między innymi nagrywam tego typu materiały, żeby potem jakoś z komentarzy może nauczyć się czegoś, nauczyć się innego punktu widzenia, no bo temu dyskusja po kulturze służy, nie? Więc to będzie taki mój potok myśli, trochę mały rant, który nawet nie służy przekonaniu nikogo, bo nie łudzę się, że kogokolwiek tutaj przekonam, że zmienię czyje, czyjeś zdanie. Chcę się po prostu podzielić tym, jak widzę pewne sprawy. No i no myślę, że, że i tak jest na straconej pozycji. To znaczy, to jest trochę tak jak z dubbingiem, nie? Możemy sobie narzekać, możemy dawać argumenty, dlaczego dubbing no, tak naprawdę szkodzi filmowi, bo, bo no, odbiera dużą część gry aktorskiej, daje w zamian komplet coś, co. W efekcie daje nam kompletnie inny film, więc to nigdy nie powinna być domyślna forma tłumaczenia filmu, raczej konieczność w momencie, kiedy mówimy o seansach dla małych dzieci albo dla osób, które mają problemy ze wzrokiem i tak dalej. I pod tym kątem dubbing jest ok ale nigdy jako taka, wiecie, domyślna, standardowa forma tłumaczenia, bo zwyczajnie odbiera to dużą część filmu, ale możemy tak argumentować i argumentować, a prawda jest taka, że i tak coraz więcej osób wybiera dubbing i coraz częściej pewnie dubbing będzie wypierał napisy w przypadku tych najbardziej masowych i, i wysokobudżetowych filmów. I nic się z tym nie zrobi. No tak, taki jest sposób myślenia ludzi, taki jest trend i co zrobić? Tak samo jest tutaj, ja chcę pomówić o adaptacjach, chcę pomówić o przekładaniu, czy adaptowaniu, ekranizowaniu, remake'owaniu jednego materiału na inny materiał i tego, że kompletnie nie rozumiem podejścia jaki wiele osób ma wobec tego typu zabiegów powiedzmy. Więc może zacznę od tego, że jakiś czas temuś robiłem materiał na temat remake'ów live action Disneya na moim głównym kanale w oparciu o Aladyna. Aladyna był tyle specyficznym filmem, że tam na początku masa osób narzekała, że albo aktor grający Gina jest nie taki, jak być powinien, albo Jafar wygląda nie tak jak powinien albo nie wiem, jakieś tam numery taneczne nie są takie, czy śpiewa, czy, czy wiecie, piosenki i układy taneczne nie są takie jak w animacji i tak dalej, i tak dalej. No potem wyszedł Film. Okazało się, że to jest tak odtwórcza adaptacja, nie wnosząca nic tam nowego, może poza zwiększeniem trochę roli Jasminy, ale to i tak wiele nie dawało i pewnie większość osób i tak nie pamiętała, jak to się toczyło w oryginalnej wersji. No, zwykłe przełożenie po prostu tamtej animacji na film. I osób była zachwycona, i film sprzedał się świetnie, I, i odbiór publiki był bardzo pozytywny. Głównie dlatego, że no dostali to, co pamiętali z animacji. Disney doskonale wie, jak dojść frajerów. Doskonale wie, że nie musi się starać, żeby robić sensowny film. Wystarczy zrobić to, co już było. Wystarczy przełożyć animację na wersję live action. I tyle. I ludzie będą zachwyceni, bo nikt z targetu tych filmów nie oczekuje dobrego filmu, nie oczekuje czegoś, co będzie po prostu sensowną produkcją działających na własnych prawach. Ludzie oczekują po prostu, że dostrzegą w tym filmie znajome elementy, które pamiętają z oryginalnych animacji. I to tyle, to wystarczy. I tak samo królew będzie gigantycznym sukcesem, głównie dlatego, że masa osób ma wspomnienia związane z oryginałem. I teraz zobaczy sobie jeszcze raz to samo, tylko w super realistyczna i skórce, i będzie zachwycona. O, bo to jest ten film, który znam, który lubię. To mam jeszcze rozumieć, znaczy nie jestem fanem tego, ale kołam tę, może nawet nie potrzebę, ale chęć czy ciekawość stojącą za zobaczeniem historii, którą się lubi, jeszcze raz tylko w nowej formie. tak? W, dosłownie, w nowej formie. Jakby treści tam nie ma żadnej nowej, ale jest nowa forma, nowa otoczka, nowe, nowe szaty i tyle. I, I powiedzmy, jeśli lubi się tamtą historię, to też automatycznie będzie się Lubić tę nową, jeśli będzie wierna, a wiemy, że Disney będzie szedł w kierunku tego, żeby były wierne, bo to się sprzedaje. I okej, okay, jakby jeszcze rozumiem jakąś tam rozrywkę stojącą za tym, że no, każdy z nas lubi te piosenki, które już zna, lubi te filmy, które już zna, więc jeśli coś już zna, coś już lubi, no to jest wiadomo, chęć podskórna, żeby zobaczyć to jeszcze raz najlepiej, w jak najmniej zmienionej formie, ale za pomocą, nie wiem, nowej technologii i tak dalej. Natomiast problem, się robi wtedy, kiedy jacyś twórcy stwierdzają, że no nie, nie ma sensu, nie warto przekładać tego, albo po prostu nie chcemy. Przekładać tego jeden do jednego, chcemy zrobić z tego coś nowego, chcemy przełożyć to w taki sposób, żeby nadać tej historii inny wymiar, żeby skupić się na trochę innych rzeczach, żeby może użyć tych elementów z oryginału, ale do opowiedzenia troszkę innej, nowej historii no i wtedy oczywiście zaczyna się problem, no bo wtedy mamy na przykład tę Mulan nadchodzącą, gdzie ja przy okazji tego materiału o nie mówię, że no, to jest jedyna nadzieja, bo tam już autorzy zapowiedzieli, że to będzie wysokobudżetowe, ogromne widowisko batalistyczne, że mają odejść od tej formuły kreskówkowego musicalu i skupić się na kompletnie innych elementach i pokazać nam bardziej, nawet film wojenny oczywiście, no jak na adaptację, jak na film Disneya, ale, ale odchodząc od tej od tych takich kreskówkowych elementów, ma nie być e, muszu i tak dalej, ma nie być piosenek, no bo jak wsadzisz piosenki do, do widowiska no czy, czy to jest dobry pomysł? No raczej nie. E, Smoka ma zastąpić Feniks, który pewnie będzie bardziej, nie wiem, symboliczny. Ja no, mam pojęcia jak zamierzają wpasować tam tego Feniksa, no ale najwyraźniej jest, jest, mają na to jakiś pomysł. No i co? I podniósł się oczywiście lament, bo masa osób przeczytała te doniesienia i stwierdziła, nie, co, jak to, bez piosenek? Czemu, nie be, czemu to nie będzie dokładnie ten sam film, który był? Czemu nie, nie, nie robią po prostu e, jeszcze raz dokładnie tej samej historii, z tymi samymi piosenkami, z gadającym głosem Ediego Marfiego e, Smokiem? Czemu to nie jest dokładnie to samo? I to jest najwyraźniej problem, że autorzy podjęli jakąś kreatywną decyzję, a przecież nie mogą. I jeszcze, jeszcze zabawniejsza jest sytuacja związana z małą Syrenką, gdzie jestem pewien, po prostu jestem, mógłbym w tym momencie obstawić, nie wiem, oglądanie dwóch sezonów kryptonu. Jeśli się mylę Ale jestem przekonany, że to będzie maksymalnie odtwórczy film Bo Mała Syrenka jest tak samo Może nie aż tak kultową pozycją jak nie wiem, Król Lew ale myślę, że ma ogromne grono fanów, którzy z ogromnym sentymentem do tej historii podchodzą, tak samo jak podchodzili do nie wiem, no Aladyna na przykład. Więc jestem przekonany, że ten film będzie po prostu znowu przełożeniem jeden do jednego tego, co było w animacji, z jakimiś tam niewielkimi, może zmianami, może żeby Arielka nie była taką idiotką jak w oryginale. Także dla Disney'a to jest po prostu pewny strzał. Wystarczy wziąć tamtą historię i nagrać ją jeszcze raz z aktorami. No ale pojawi się poważny problem, no bo przecież tytułowa bohaterka, jest białą, jak ściana, rudowłosą dziewczyną. W zasadzie to pół dziewczyną, pół rybą. A obsadzono dziewczynę, to jest błąd. Nie, ale obsadzono w tej roli 19-letnią piosenkarkę i aktorkę e, ha Halle Bailey, nie mylić z Halle Berry, e, która jest czarnoskóra. No i koniec. Słuchajcie, no wiecie, co z tego, że dziewczyna pewnie musiała pokonać na castingu, ja wiem, pewnie setki Kandydatek, bo nie da się ukryć, że to będzie rola, która otworzy jej i pewnie otworzyłaby wielu innym tutaj kandydującym do tej roli dziewczynom no, drogę do dużej kariery. Nie dość, że pewnie jeśli wygrała ten casting, no to musiała umieć Grać, umieć śpiewać, pewnie wiedzieć coś o choreografii, musi być niesamowicie utalentowaną osobą. Nie dość, że prawdopodobnie cała reszta filmu będzie w 100% trzymała się tego, co już znamy z animacji. Nie dość, że już wersja disneyowska nawet przecież adaptowała swój materiał źródłowy bardzo luźno, więc czemu by nie pójść tą drogą i czemu wersja disneyowska miałaby się trzymać animowanej wersji disneyowskiej jakoś sztywno. Ale problem jest taki, że jest, że jest czarnoskóra. A przecież wszyscy wiemy, bo były prowadzone bardzo dokładne badania naukowe, że społeczeństwo Syrenek i Trytonów jest bardzo jednorodne rasowo. Wszyscy o tym wiemy. Wiem, że to nie wynika nawet z, jakiegoś, z jakichś rasistowskich poglądów. Chociaż oczywiście, jak, jak już się pojawiły te newsy, no to wylało masę komentarzy pisanych bankowo przez stuprocentowych rasistów. Ale wydaje mi się, że w przypadku wielu osób, który nie odpowiada ten casting, to wynika bardziej z takiego wiecie przyzwyczajenia, z tego, że mają już ugruntowany jakiś wizerunek i zwyczajnie nie są w stanie zaakceptować niczego innego, bo to widać w wielu innych, powiedzmy, castingach ogłaszanych w międzyczasie, w przypadku ról komiksowych, szczególnie, y, gdzie jest jakaś tam wersja danej postaci i jeśli, jeśli jest to postać, która pojawiła się gdzieś tam w kreskówce, chociaż na 5 minut, no to już oczywiście nie może być tak, że w jakikolwiek sposób zostanie zmieniona w wersji tutaj live action. W wiem, że parę osoby jest trochę głupio w związku z tym, że no, przyczyna powiedzmy tego sprzeciwu jest tak prozaiczna, więc wymyślają masę wymówek na zasadzie, że albo akcja powinna dziać się na wybrzeżu Danii. E, więc wiecie, syrenki mieszkające pod wodą nie mogą być już czarnoskóre, albo nie wiem, akcja nie może się rozgrywać gdziekolwiek indziej, e, albo że nie wiem, że e, najlepsze wytłumaczenie jakie widziałem, to to, że syrenki nie mogą być czarnoskóre, bo e, żyjąc pod wodą nie są tak bardzo wystawione na kontakt ze słońcem, więc ich skóra nie miałaby szans nabrać takiej barwy. Bardzo chciałbym posłuchać wytłumaczenia tych samych osób, jak wyjaśnić gadające kraby. Nie wiecie, nie przeszkadza mi fakt, że komuś nie odpowiada casting danej aktorki w danej roli. Jakby moim zdaniem jest to głupie, bo grążę, żeby to była dobra aktorka, ale, ale swoją drogą. Natomiast bardziej mi przeszkadzają argumenty, czy raczej powód, dla którego komuś to nie odpowiada. A powód jest taki, że no, bo w animacji była biała i ruda, więc teraz nie może być. Bo nie. I nie jestem w stanie zaakceptować, że wybrano aktorkę, która ma inny kolor skóry i tyle, mimo że jakby w żaden sposób bohaterka nie jest to fikcyjna bohaterka, o której tutaj mówimy, nie jest definiowana przez jej kolor skóry i może być równie dobrze niebieska i w sumie nic, nic to nie zmieni. Bo w tym świecie serenki mogą być niebieskie i co z tego? I wiecie, przeszkadza mi to głównie dlatego, że pokazuje jak źle ulokowane są priorytety w myśleniu wielu osób. Weźmy może inny przykład, który będzie być może częściej z Was troszkę bliższym, jest na pewno bliższy, mianowicie no ostatnio mieliśmy w kina Spider-Man Homecoming, a teraz do kin wszedł Spider-Man Far From Home, gdzie mamy absolutnie fantastycznie nakreśloną relację Petera Parkera i MJ czyli odpowiednika Mary, to odpowiedniczki Mary, Mary Jane w tym uniwersum. No i mimo tego, wiecie, że to jest świetnie określona relacja, że jest chemia między bohaterami, że ta bohaterka ma fajną rolę dla siebie tutaj, że jest to bardzo fajnie, fajny sposób rozbudowywane, nie tak jak wiecie, u Raimiego. Uwielbiam film Raimiego, ale, ale ta relacja z Mary Jane była fatalna. E, ona działa tylko i wyłącznie jako źródło cierpienia Petera i to działało, nie wiem, w dwójce najlepiej i tyle. Tutaj mamy to bardzo fajnie budowane na przestrzeni dwóch Filmów, widać jak ci bohaterowie się zbliżają do siebie, jak się rozumieją i tak dalej. Sama MJ ma bardzo fajnie nakreślony charakter, jest jakaś, jest w jakiś sposób. Ma, można ją opisać więcej niż, nie wiem, jednym słowem, że jest love interest głównego bohatera. Ale wiecie, to nie ma znaczenia dla wielu osób, bo najważniejsze jest to, że nie jest biała i ruda. Notabene, chyba Hollywood nie lubi rudych dziewczyn. Ale to tak nawiasem mówiąc. W każdym razie, no to, i, to jest i to jest problem. To, że dla wielu osób nie ma absolutnie znaczenia to, jak dana postać działa w ramach jakiejś fabuły, jak dana postać jest napisana, czy wnosi coś do tego filmu, czy nie. Liczy się tylko to, że nie jest dokładnie taka, jak jej wizerunek był, nie wiem, w kraskówkach, czy w komiksach, czy gdziekolwiek indziej. Liczy się tylko ten gówniany kolor włosów, czy kolor skóry, a nie dużo, moim zdaniem przynajmniej istotniejsze kwestie, jak właśnie to, w jaki sposób jest napisana. I to, jak ciekawą jest bohaterką, jak działa jej relacja z głównym bohaterem. I tak samo jest w przypadku tej Ariel, no, no nie wiemy jeszcze jaką oczywiście bohaterką będzie, jaki będzie film i tak dalej. Mogę się mylić, może to będzie faktycznie ciekawa historia, która adaptuje ten materiał bardzo dobrze do naszych czasów. No, no to jest swoją drogą, ale wiecie, może sama aktorka jest fantastyczna, ponoć dobrze śpiewa, nie znam się, ponoć jest to, jest to bardzo dobry wybór z punktu widzenia, z takiego punktu widzenia, że to ma być muzyka. ale wiecie, nikogo to nie obchodzi, nikt nie mówi, no nie jestem przekonany tej aktorki, bo moim zdaniem nie śpiewa wystarczająco dobrze, albo nie jest wystarczająco dobrą aktorką, wolałbym kogoś bardziej doświadczonego, co byłoby zrozumiałe i byłoby jakimś argumentem, ale nie, ludziom przeszkadza tylko to, że no nie jest biała. I to jest problem, a nie, nie kwestie, które bezpośrednio będą wpływać na dany film. I to, się, I to oczywiście przechodzi w dużo grubszy temat, czyli jak adaptować rzeczy i czemu z jakiegoś powodu dla wielu osób dobra adaptacja to jest taka, gdzie przenosi się rzeczy bezpośrednio. I tyczy się to zarówno fabuły, jak i takich kosmetycznych rzeczy, jak wygląd bohaterów, na przykład, albo nie wiem, to jak wyglądają ich rekwizyty. To jest w ogóle absurd. Ostatnio mieliśmy te zdjęcia z Wiedźmina. I, i oczywiście, jak się pojawiły zdjęcia Geralta, e, Henry'ego Kabila w tej roli, no to wiele osób stwierdziło, no okej, okay, może być, nie wygląda źle. Ale i tak znalazły się osoby, które zaczęły narzekać, że ten medalion nie wygląda tak, jak powinien wyglądać, bo w grach był inny. I nie wiem, w filmie z żebrowskim był inny, czy coś. I czemu ma jeden miecz? Przecież w grach nosił dwa miecze. To jest ważne. Najlepsze jest to, że zaraz pojawiła się druga grupa osób. Tak samo po prostu oderwano od rzeczywistości, która zaczęła mówić. Bo to jest oparte o książkę, i w książce jest napisane, że to jest okrągły medalion, a nie y, taki trójwymiarowy, jak w Grach, i w książce jest napisane, że y, drugi miecz miał przytwierdzony dom y, konia jak podróżował, a tylko jeden miał na plecach. I wiecie, ja tak patrzę na te dwie strony, które dyskutują: y, gdzie jedna podaje jakiś cytat z książki, druga oponuje itd. i tak dalej. Tak siedzę i myślę, kurwa, ludzie, czy, co jest z wami nie tak? Co za różnica? Jakby, jak w serialu napiszą mu, że używa jednego miecza, bo, bo tak, no to wszystko jedno, no kurwa, no to będzie używał jednego miecza. Grunt, żeby to działało w ramach tej historii. Co Jaka to różnica, czy nie wiem, dana postać wygląda w ten sposób, albo czy ma taki medalion, albo czy ma taki meda medalion? Grunt, żeby to była dobra historia. I absolutnie nie jest oczywiście tak, że jak się adaptuje cokolwiek, to automatycznie trzeba zmienić wszystko. I Wiedźmin ma teraz być historią o tym, jak, nie wiem, Geralt lata na Pegazie i strzela laserem w kosmosie, tylko dlatego, żeby coś zmienić. Ale po prostu celem dobrej adaptacji jest wzięcie materiału źródłowego i zrobienie z tego dobrej historii w ramach serialu, czy dobrego filmu. Czy dobrej animacji, czy czegokolwiek, zależy, co się adaptuje i w jaki sposób. Tyle. Czasami to wymaga oczywiście wielu zmian, żeby to działało w nowej wersji, bo nie wiem, film posługuje się zupełnie innymi narzędziami niż proza, na przykład, niż, niż literatura. Czasami to wymaga pewnych zmian, bo na przykład autor ma trochę inny pomysł na daną rzecz. A czasami oczywiście no, bierze się po prostu ten materiał i robi się go w miarę w miarę spójnie, ale i tak zawsze trzeba dokonać zmian. No nie, no, nie, razie zawsze trzeba dokonać zmian. I tak jak mówiłem, nie zależy mi, tutaj, żeby gloryfikować wszystkie zmiany, na zasadzie jak ktoś adaptuje, to nie zmienia absolutnie wszystko, ale żeby podchodzić mimo wszystko troszkę bardziej otwarcie do, te, do momentów, kiedy dany autor, gdy bierze jakiś materiał na warsztat, no to dokonuje w nim jakiś twórczych zmian. Bo mam wrażenie, że wiele osób zwyczajnie nie ma tego mindsetu, że dana rzecz w wersji filmowej to już jest inne dzieło niż dana rzecz w wersji oryginalnej. Jakby król lew filmowy to jest król lew filmowy i będzie oceniany jako król filmowy, ma działać jako król filmowy a nie ten kreskówkowy, nie? To też był filmowy oczywiście, ale wiadomo, że też innymi inne, inne zalety i wady ma animacja, która jest bardziej ekspresyjna, gdzie więcej można pokazać wizualnie i tak dalej, bo nie ogranicza nas, nie, ogranicza, nie do końca nas ograniczają ramy realnego świata niż, niż powiedzmy wersja live action, gdzie wszystko musi być nieco bardziej realistyczne, tutaj oparte o, o rządzące tutaj, nie wiem, jakaś prawa fizyki i tak dalej. I wiecie, ja jako osoba, która bardzo często mówi o adaptacjach czy w komiksów. No, co jakiś czas ktoś pisze mi w komentarzach, albo w komiksach było tak, więc czemu oni w filmie zrobili tak, albo że, nie wiem, że na pewno wydarzy się w kolejnej części to, bo w komiksach tak było. I od jakiegoś czasu moja odpowiedź jest bardzo prosta. No, w komiksach było tak, ale komiksy to komiksy, a film to film. Więc jeśli w ramach, nie wiem, MCU jak, jakieś wydarzenie potoczy się inaczej, no to się potoczy inaczej, bo to są filmy. One muszą same kreślić swoją historię, muszą mieć swoje zasady, muszą mieć swój świat przedstawiony itd. i tak dalej. I niekoniecznie wszystko musi działać tak samo jak w materiale źródłowym, bo jeśli chcesz, żeby działało tak jak w materiale źródłowym, to sięgnij do materiału źródłowego. Jeśli chcesz Geralta, który ma jeden miecz, no to sięgnij sobie do oryginalnej literatury. Jeśli chcesz mieć e, e, Arielkę, która jest biała, no to sięgnij sobie do oryginalnej Małej Syrenki. Teraz będzie Czarnoskóra, no t... bo to będzie swój własny film. Dlatego też, jeśli to jest swój własny film, a jednocześnie jest odtwórczy i, e, wiecie, nie wnosi, jakby nie działa na własnych nogach, nie stoi na własnych nogach, nie działa na własnych prawach, to dla mnie jest to źródło krytyki. Ja wiem, że dla wielu osób już nie do końca. I dlatego też, mimo że Aladdin jako E, Przełożenie jeden do jednego animacji no, działa nieźle, ale moim zdaniem jako sam film no, jest pozbawiony wyrazu i jest wyjątkowo nieciekawy. E, I tak samo jest praktycznie z każdym innym dziełem, więc no, mam wrażenie, że powoli się tutaj e, z masą, czy raczej z odbiorem wielu osób, mój odbiór mocno rozmija. A ja po prostu chciałbym, żeby dla wielu osób argument bo tak było w oryginale, przestał mieć jakiekolwiek znaczenie żeby argumentem było to, jak to działa w ramach tej nowej historii, nowej próby opowiedzenia jakiejś, jakiejś fabuły, nowym przedstawieniu danej postaci czy danego świata. I jakby też nie jestem bez winy, teraz staram się być konsekwentnym w ten sposób, ale też oczywiście jako fan, nie wiem, komiksów i, i tak dalej, zdarzało mi się narzekać, że a, bo w filmach coś wygląda inaczej niż, niż w komiksach, nie? Że, nie wiem, Baron Zimo w wersji Civil War, no nie jestem Baronem Zimo, na przykład, w, który który był w komiksach, którego jako wylada bardzo lubię. Ale no myślę, że dojrzałem do tego, żeby docenić to, że filmy wykorzystały tę postać w taki sposób, że to działa w ramach filmu. I z jednej strony mogę być trochę rozczarowany, że nie dostaniemy już tej postaci, którą mieliśmy w komiksach, ale z drugiej strony, jeśli będę chciał tę postać, którą mamy w komiksach, to sięgnę sobie do komiksów. A jeśli ta postać działała w ramach filmu, a działała świetnie i pewnie będzie działała też w nadchodzącym serialu, no to super, tak naprawdę mam teraz dwa dobre dzieła, no, jeśli, jeśli traktować komiksy jako jedno dzieło, e, zamiast y, jednego powtórzonego jeszcze raz. Nie? Wydaje mi się, że to jest uczciwa postawa i będę się tego trzymał, i polecam Wam wszystkim. Będziemy zdrowsi, będziemy się mniej irytować e, i przestaniemy toczyć te bezsensowne boje o to, czy dana postać jest wystarczająco podobna do tej z animacji, czy nie co jest tak jałową dyskusją i tak nie wnosi absolutnie nic do właśnie dyskusji o popkulturze ogólnie, że aż szkoda, że tracimy na to tyle czasu. Więc ym, tyle ode mnie, słuchajcie. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Tak jak mówiłem, nie chcę się nikogo przekonywać. I tak wiem, że to jest zdanie mniejszości. Ale jeśli ktoś może myśli podobnie, to niech da znać. Słuchajcie, jest nas, mam nadzieję, trochę więcej niż tylko ja. E, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.